Mam nadzieję, że rodzice szybko wrócą, lub chociaż dadzą znać, gdzie są i co się dzieje. Dlaczego nie pobawisz się z nimi? To chyba nie mój typ towarzystwa. No dobrze. Muszę przyznać, że twoje zachowanie jest wyjątkowo ułożone jak na twój wiek. Normalnie jakbym widziała Cynthię. Diabełek z aureolką. Jestem bardzo podobna do mamy? W zatrważającym stopniu. Naprawdę aż tak? Owszem. Cześć, mamo. Mogę ci nieco przeszkodzić? Tak, oczywiście. O co chodzi, Telio? Chodzisz ostatnio strasznie zamyślona. To trochę przerażające. Wszystko w porządku? Tak, tak. Nie martw się. W takim razie nad czym się tak zastanawiasz? Nad tym, czy przekazanie ci władzy było dobrym pomysłem. Ponoć Kajdan już o nas wie. Tak, wiem, jednak nie wierzysz w moje możliwości? Dobrze wiesz, że nie o to chodzi. A o co innego? Martwię się. Nie umiesz kłamać. Daj sobie spokój. Telia, przestań. Jeszcze ci udowodnię, że jestem godna tego stanowiska. Zobaczysz. Nie będziesz żałować, że przekazałaś mi władzę. Ale nudy. Miałaś jakiś przyjaciół w domu? Tak, poza Charlie'm. Nieco starszych Sarę i Huntera. Hunter zawsze był wredny, ale jakoś tak za tym tęsknię. A teraz mam tylko mojego brata, który jest całymi dniami zajęty zabawą z tymi klaczkami. Moja ty zanudzona biedaczko. Skoro tak ci się nudzi, to może chcesz pójść ze mną do zamku? Jeśli mogę. Pewnie, że chcę. Świetnie. Chodźmy zatem. Thank you.
Zaczekaj tu chwilkę, dobrze? Zaraz wrócę, tylko załatwię kilka spraw. Chyba jednak nie będzie tak ciekawie, jak myślałam. Hej, ty! Weź nie strasz. Ale powinno się bać! Był cię w niewolę! Co? Abyś nikomu nie pokazała, gdzie się prawie znajduje. Bo mnie znajdą! Kumasz czapce? Okej, zatem chodźmy. Szybko! No co ty, nie idziesz? Chyba wolałabym nie. Ej no, zaczekaj! Co to za krzyki? Dziecko drogie, a ty co taka spłoszona? Tristanie, co ty wyprawiasz? Mamo... Natychmiast przeproś tę klaczkę. Zobacz, jak ją spłoszyłeś. Oj no, przepraszam. Świetnie, a teraz marsz do komnaty. Porozmawiamy tam o dobrych manierach, synu. Znowu? Owszem, i niech da ci to do myślenia. Przepraszam za syna, drogie panie. Jest ostatnio nieznośny. Nic nie szkodzi, królowa. Bono, prosiłam cię, abyś zwracała się do mnie po imieniu. No dobrze, w takim razie rozwiążemy to inaczej. Nic nie szkodzi, królowa Scarlett. Miłego dnia życzę. Królowo? Skoro ten ogierek był jej synem, książę wziął mnie w niewolę! Niewolę? Coś ty wymyśliła. No bo... Jak poszłaś do zamku, on przyszedł i zaczął mówić, że bierze mnie w niewolę! Pewnie nie mówił na poważnie. No ale gdybyś nie przyszła, zabrałby mnie. O, Amirko, Amirko. No co? Dlaczego się śmiejesz? Nie śmiej się. Ale że ja? Absolutnie. Od początku czułam, że z tych dzieciaków będzie zgrana paczka. Amira z Tristanem szybko złapali nić porozumienia. Pomimo znacznych różnic pomiędzy nimi, powstała z tego wspaniała przyjaźń. Z racji postępowania mojej choroby, królowa Scarlett odjęła mi obowiązków. Nie musiałam już stawiać się w zamku kilka razy dziennie. Lecz nie miałam serca rozdzielać tej dwójki. Wraz z Amirą odwiedzałyśmy zamek, gdy ta miała ochotę. Całe szczęście ani ona, ani Charlie nie drążyli tematu dotyczącego ich rodziców.
Oboje znaleźli sobie odpowiednie wsparcie. A o Synthi i Kilianie słuch zaginął. Tyle czasu już minęło, a oznak życia nadal brak. Nadzieja mnie nie opuszcza, choć maleje z dnia na dzień. Oby wrócili, cali, zdrowi, a przede wszystkim razem.